Witam, nazywam się Karol Lewandowski. Znajdujemy się w miejscowości Niewieścin. Aktualnie jesteśmy na polu, gdzie odbywa się siew rzepaku. Rzepak siejemy za pomocą Horsza Focusa 4TD. Dlaczego Horsz? Zdecydowaliśmy się na Focusa, ponieważ jedna osoba zastępuje jak do tej pory trzech operatorów, którzy byli wykorzystywani prędzej przy tradycyjnej uprawie. Przy pomocy łapy, którą mamy zastosowane w naszym siewniku, jest to łapa LD. Sprawdza się ona bardzo dobrze u nas, w naszym gospodarstwie i na naszych glebach oraz w warunkach atmosferycznych, które ostatnimi laty występują w naszym gospodarstwie, ponieważ wyciąga ona z głębokich warstw gleby lekko wilgotną ziemię. Horsz zapewnia nam wysoką jakość i wytrzymałość maszyny. Elementy robocze w tym siewniku wytrzymują bardzo dużą ilość hektarów. Na redlicach roboczych potrafiły przepracować około 1200 hektarów. Dodatkowo elementy robocze te charakteryzują się, te redlice, które mamy zastosowane w naszym siewniku, charakteryzują się tym, że mają one bardzo duży nacisk na glebę, co powoduje, że nie wypłycają się przy bardzo ciężkich warunkach. Bardzo istotne jest dla nas równomierne rozsianie nawozu, typowo pod korzeń, pod roślinę. Dzięki temu roślina wykorzystuje ten nawóz w 100%, a dzisiejsze ceny, wiemy doskonale, nie są niskie i dodatkowo możemy również uwzględnić warunki panujące. Jeżeli mamy warunki mniej sprzyjające i wiemy, że ten rozwój rośliny będzie dosyć utrudniony, to możemy zastosować nawóz na dwóch głębokościach, rozdzielić tą dawkę poprzez podzielenie części na płytszą warstwę, gdzie korzeń zaczerpnie tych składników pokarmowych bardzo szybko i będzie mogła roślina się prawidłowo rozwijać, a połowa nawozu zostanie podana na głębsze warstwy. Jak już tylko roślina chwyci ten rozwój i te składniki pokarmowe z pierwszej wierzchniej warstwy, to będzie szukała tej pozostałych składników pokarmowych lub w warunkach sprzyjających możemy zastosować 100% dawki nawozu głęboko, co też sprzyja rozwojowi korzenia palowego. Doskonale wiemy, że jest to bardzo ważne dla dalszego rozwoju rośliny. Najważniejsze dla nas jako rolników i operatorów jest to, że po prostu możemy bardzo szybko, sprawnie wjechać w to pole, zaraz praktycznie za kombajnem, co widzimy też w tym roku. Żniwa nam się bardzo mocno opóźniły. Automatycznie przekładało się to na opóźnione siewy rzepaku, a praktycznie ten siewnik, tak jak widzimy, jedzie bezpośrednio w ściernisko po pszenicy i bez problemu możemy wykonywać ten siew i łapać optymalny jeszcze termin, jak tylko jest możliwe.